Cześć, jestem Kasiu i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Siedmiu Grzechów Głównych. Witamy się z Kim, tym razem nie w kazie, chociaż do kasa też zajrzymy, ale na początek chciałam Wam powiedzieć, że nasza Kim, zobaczcie, za moment wybuchnie. W tym odcinku będzie poród, trochę sobie pograliśmy na live, to był ten widział co się działo. No i co, tutaj zmianki w domku, delikatne, nowa pościel, tutaj nowy koc, poduszki, ale to mogliście zauważyć już w ostatnich scenkach, Kim troszeczkę popracowała, zrobiła parę groszno i kupiła tam takie rzeczy pierwszego, pierwszej potrzeby, tutaj też taką słuchajcie, mini szafeczkę w łazience pod zlew, jakieś tam już drobne kosmetyki ma, jakieś tam nowe ręczniki, coś tam, także też makijaż gdzieś tam się u niej pojawia, no i słuchajcie, weszłam dzisiaj tutaj na sejwa i patrzę, że stoi Shaila przed domem, także wydaje mi się, że Shaila nas Odwiedziła. No, dokładnie. Nie miałam tego, jakby tutaj w scenariuszu, ale okej, okay, bo on, dziewczyny nie miały ze sobą kontaktu przez dłuższy czas. Kim tutaj ukrywała wszystko przed Shailą, no ale Shaila w końcu jakoś widocznie doszła do tego adresu. Może przez mamę, kim z którą jak widzicie, troszeczkę kontakty nam się poprawiły. Boże, ten brzuch jest naprawdę przerażający. Mam nadzieję, że tam jest jedno dziecko. No i co? I Shaila przeszła, także idziemy do niej się przywitać. Zapytacie też na pewno, kto to jest tutaj w środku. To jest jakaś. Locha, nie wiem, co to jest. Przyszła do nas na lajwie tutaj ten Brandon zaczął z nią gadać. Aha, no bo Brandon wygląda inaczej, też mogliście to zauważyć na scenkach. W końcu dał się przekonać do zcięcia delikatnie włosów, przycięcia delikatnie włosów. Ma też kilka nowych strojów, dosłownie kilka koszulek, jedne tam jakieś spodnie. Boże, takim biedno z tym brzuchem. Idź do Shaili, powitaj ją po latach tutaj pogadajcie sobie, zachęć do sprawdzenia jak dziecko kopie aha dobra, wchodzę najpierw do domu, zaraz pójdziemy jeszcze do kasy ja wam pokażę na szybko stroje, I tutaj tą gitarę omijają, Jezu Kim, gdzie ty idziesz dziewczyno, tak będziesz rozmawiała przez kurde 5 kilometrów aha, teraz z tą panią rozmawiasz, rozumiem, pani się tutaj wcina nikt jej nie zapraszał, no ale dobra, no ale dobra niech tak będzie, pogadaj z Shailą co tu możesz, nie wiem rozmawia o, ła o łamigłówkach logicznych tamten śpi w tle chłop przyjazne więcej, narzekaj na życie uczuciowe nie, obejmij, możesz jeszcze z nią na szybko pochwastruj niedługo będziemy musieli, słuchajcie, tutaj zaaranżować ślub naszej szali, bo w wyzwaniu musimy być świadkami jak naszych czekajcie, jak dwójka naszego rodzeństwa lub przyjaciół o! Diem! Co tu? Kurde, Bele, muszę zrobić fotę. Bardzo, że tak powiem. Fajnie się bawicie tutaj w tym trójkącie. No cóż, cóż mogę rzec? Dziewczyny rozmawiają, może to będzie nowa przyjaciółka, kim nie wiemy, Tina Tinker, także niech sobie gadają. Aha, no właśnie o tych ślubach, także dwójka z naszych bliskich musi się wziąć ślub przed nami, także Shaila, mam nadzieję, że bardzo szybko się zdecydujesz ze swoim celulitisem, celulitisem się hajpnąć. O, kurde bele. O. o kurde bele, nie mogę z tego. Przez nią jakieś ręce, su, no okej. Okay. Aha, dobra, co do Brandona. Brandon, co ty będziesz robił pośród dla rodziny? Mówiliście o zawodach wojskowych, mówiliście, żeby artysta sceniczny, budowlaniec. No, takie w sumie się pojawiały najczęściej propozycje. Najbardziej do mnie przemawia albo ten budowlaniec jako taka praca, wiecie, typowo fizyczna, dorywcza, albo właśnie ten artysta sceniczny, bo mówiliście, że to można grać na ulicy za napiwki także to też jest opcja dobra. Wojskowe raczej nie, słuchajcie, bo no on jakby nie jest pod to przygotowany, też na pewno potrzebna jest jakaś szkoła i tak dalej, jakieś tam przejście testów, no a on jednak nie będzie miał za bardzo na to też czasu, bo tutaj zaraz mamy poród. No i też, słuchajcie, moi drodzy, chciałam zrobić USG na live'ie z wami, ale niestety ten mod się zwalił, mówiliście, że wam też nie działa, także no ja już po prostu tutaj nie grzebałam i zobaczymy, co nam się urodzi. Weź wyrzuć to. Co nam się urodzi, to nam się urodzi, też trzeba będzie zaraz łóżeczko, kupić i w ogóle, więc no tak średnio z tą kasą. Weź coś zjedz sobie. W ogóle mam taki plan dzisiaj, bardzo niecny, żeby wybrać się do naszego domu starego, znaczy się naszego domu rodzinnego. Tam mieszka teraz nasz najmłodszy brat. On się wyprowadził z tego domu babci, gdzie mieszka jeszcze nasza mamuśka i on, słuchajcie, zabrał zwierzaki, bo tam babcia miała kota i psa, Nie wiem, czy pamiętacie, kiszel i wafel chyba. Przeprowadził się po prostu tam do tego rodzinnego domu, on stał pusty, bo ten starszy brat się wyprowadził na studia, mieszka teraz z Shiloh, przecież i tam z dwoma jeszcze osobami także my pojedziemy dzisiaj do naszego najmłodszego brata, do naszego domu rodzinnego, dlaczego? Dlatego, że chcę tam troszeczkę, słuchajcie ukraść rzeczy z naszego starego pokoju i tak dalej, teraz jak Kim odzyskuje, o, jaka to jest śmilusińska! podpaliłaś nam chatę, super, będzie teraz cieplej fajnie, fajnie, dba o naszą tutaj o nasze samopoczucie, nie wiem czemu Shaila nie wchodzi stoi dziewczyna, nie możecie cię jakoś zawołać Jakoś tak, nie wiem, coś tam, coś tam przyjść do nas? Nie da się. Może zaraz sama przyjdzie się z Klei, usiądzie rozmawiać tutaj, to wtedy może przyjdzie. Dobra. No więc tak, moi mili, pojedziemy jutro, bo dzisiaj już jest bardzo późno, 21. Ukradniemy trochę rzeczy, w ogóle zastanawiam się też nad wzięciem tych zwierzaków, wiecie, po babci. Bo nasz najmłodszy brat, wiadomo, szkoła, studia, terery i nie, no, nie będzie miał jak się zająć tymi zwierzakami. On w ogóle to zwierzaki wziął, dlatego że mamuśka wiecie, ten, ten grób i to wszystko ciągle. Aha, bo ja wam nie odpowiedziałam, Boże, jak to wszystko wyglądało. Bo ja to na live mówiłam. Aha, to słuchajcie, ja wam opowiem historię po ostatnich scenkach, bo to jest mega ważne. Jak w ogóle do tego doszło, Wy nie wiecie, ja wiem, więc wam opowiem. Nasz tata, w sensie kim tata umarł już jakiś czas temu, ale mamuśka zabroniła mówić dla braci o tym, żeby bracia nie mówili dla kim. Po prostu o tej śmierci. No i co? No i mamuśka, słuchajcie, bardzo to przeżyła, jak widzieliście. Bardzo, bardzo przeżywała to. Ciągle chodziła na grób i tak dalej. Ten najmłodszy brat już nie mógł po prostu na to patrzeć. Nie mógł sobie z tym poradzić i, i z tą mamuśką jakoś jej pomóc i ogarnąć. Więc postanowił, że zadzwoni do kim, powie, co się stało i może kim jakoś sytuację opanuje. Kim była w szoku, no bo się dowiedziała, że ojciec umarł. No ale pojechała na ten cmentarz. Faktycznie mamuśka tam została w, że tak powiem, w rozsypce. W ogóle rozmowy w kiblu. To jest hit. On chce się załatwić, a to stoją. I nawalają. <noise> Trudno. No, i moi mili, i kim poszła? Jak widzieliście z mamuśką na początku, mamuśka no, nie była za zachwycona, i tak dalej, ale w rezultacie zobaczyła w ogóle brzuch, kim i. No, jakby zmieniła całkowicie nastawienie, włączył jej się jakiś taki instynkt y, na nowo macierzyński w stosunku do kim. No i po prostu bardzo żałuje tego, co zrobiła, tego, jak, jakby postępowała całe życie kim, jak go traktowała, traktowała, traktowała i będzie chciała to naprawić. Także mam nadzieję, że się uda. Na razie, tutaj w kontaktach z naszą mamuszką chyba za wiele się nie zmieniło. z Mas Massimo Boże. Gdzie jest nasza matka rodzona? O, tutaj, zobaczcie. No, już nie jest na maksa ta nienawiść, także mam nadzieję, że dziewczyny jakoś dojdą do porozumienia w końcu. No i co? No i mamuśka na razie... O, Boże! Rob... czy robak, kot! Ej, skąd ty się tu wziąłeś? Kościół! To zwierzęta tak mogą jakby same na chatę wbić? Ej, Szejna, Szejna, szona. Ostrożne powitanie, mam nadzieję, że nas nie pogryziesz. Powitaj się z tym kotem. Ja wiem, że kurde, to jest Rudera, ale to nie znaczy, że masz mnie tutaj. O, zaraz nas pogryzie. Wypuść. O matko, miłość do nas podczuła przez chwilę? Wypuszczam cię, możesz iść. Papa, pa. o Jezu, ona znowu tu, hops. Boże, ona chce miłości. Nie, zaraz zaadoptuję kota. Matko Boska, co mam zrobić? Hu, Katarzyna, ty się zastanów. Ty za moment będziesz miała. Rozmawiaj. Ty za moment będziesz miała kurde dwójkę zwierzaków na chacie. A ty chcesz jeszcze kota adoptować jakiegoś. Ja nie wiem, co to będzie, słuchajcie. Wyszedł, dobra. Czy można zakaz puszczania zwierząt? Zablokuj drzwi dla. Wszystkie zwierzaki, dobra, papa, zwierzaki, nie będzie was, I'm so sorry, dobra, idź, Rupsiku, o, ten gra, kiedy on jest kochany, jutro zadzwonisz po pracę, Brandon, ty się nic nie martw, ty, Rupsiku, aha, do tego, kasa miałam pójść z wami i wam pokazać, co i jak, e, to dobra, to teraz się bierzemy do kasy na szybko i w sumie, edytor rodziny, słusznie ma, i w sumie spotkamy się pewnie już tym w kasie następnym razem jak pojedziemy na chatę do naszego brata, ale póki co idziemy do kasa, ja wam na szybko pokażę nie ma za dużo strojów, ja się ciągle zachwycam w ogóle tą fryzurą no tak mi się podoba że to jest niesamowite, więc tak strój numer jeden to widzieliście. strój numer dwa też, numer trzy też widzieliście, numer cztery nie widzieliście ale był na scenkach, także to taki domowy strój w sumie nie wiem czy ja tutaj nie dam jej jakichś butów, żeby ona mogła tak wychodzić z domu, sama nie wiem weź chodź, zrobimy tak i tutaj ci damy jakieś buty. I muszę zmienić porę roku na wiosnę, chyba wiecie co, bo ja lubię tak grać, jak jest w miarę realistycznie. Czyli tak, jak normalnie by było, powiedzmy, jak normalnie jest na świecie, że tak powiem. Dajmy ci takie czarne te, tylko zdejmijmy te skarpetki, bo jakoś mi tutaj teraz one nie pasują. Dobry git, nieźle. Okej, okay, dalsze stroje to są nieważne, bo tutaj jeszcze jest starakim, mogę wam pokazać w sumie na szybkości. Tam, daradam, Stara starakim. No, i tutaj do spania jest chyba nowy strój. To widzieliście w pierwszej scenie. I na zimno? Nie, na zimno, jest stary. Ten to jest ten ze scenek. No i na ciepło. O jezu, stara, kim papa? Dobra, Brandon. Brandon, ty też jesteś pozmieniany, chłopaku. To znaczy, te włosy. Zobaczcie, od razu inny człowiek jak zdjął tą czapkę, troszeczkę ostrzygł włosy. No, jeszcze ta broda, chociaż ona nie wygląda źle. Także na razie tak wygląda, pewnie docelowa fryturka będzie jeszcze trochę inna, ale na razie tak Brandon się prezentuje, ma nowe spodnie, czarne w ogóle on w ogóle lubi czarny kolor. W ogóle jest taki wykrzywiony, co ty tak się wykrzywiłeś, nie wiem, buty nowe, tu jakaś koszulka to chyba stara nawet jest, tutaj chyba stary strój, tu chyba bluzka nowa i spodnie. No, o, tutaj nowa bluza i kapcie, ale też myślę, że tutaj zmienimy mu na buty, z tego względu, że będzie to też strój wejściowy. Ja tutaj dałam tylko kapcie, żeby było na scenkach. Które ty buty chłopie nosiłeś? Te chyba. No, dokładnie. Dobra, także Brandon się prezentuje, tak, a ten strój to co to jest? Aha, to jest ten sam, ja już wcześniej po prostu pomyślałam o tym, żeby dać go z butami i bez. Okej, okay, w sumie to cofnę sobie. Dobra, idziemy stąd i widzimy się, słuchajcie, w mieszkaniu, naszym, w naszym domu rodzinnym. O tak. No i jesteśmy jak widzicie Grzechy Maj 2020. Ponieważ niestety, ale gdzieś musiałam włączyć ten dom, gdzie nie miałam modów do gry włożonych jakby i po prostu miałam cały dom pusty, więc musiałam pobrać jakąś starą wersję tego domu z galerii go wstawić i to był grze, to był dom z grzechów z maja 2020. Także no no, że tak powiem, tutaj się później trochę więcej działa, ale już stwierdziłam, że nie będę zmieniać tego domu, nie ma tu sensu. Raczej już nie będziemy tutaj za często wpadać, także no, przyjechaliśmy, wzięliśmy naszego tutaj, jak widzicie, chłopa. Mamy piękny strój, jest niedziela godzina 7.30, więc nie wiem, czy nie za wcześnie, ale już kurde mówię, dobra, jedziemy. Zobaczymy, czy nasz, nasz brat jest w ogóle w domu. Proszę wejść, super. Wchodzimy tutaj, o, stoją zwierzaki, nie wiem, czy pamiętacie, to są zwierzaki babci, to jest kefir, a tu jest a ja powiedziałam kisiel, bo oglądam Hotel Paradise i mi się kisiel, kurde, zamiast kefir <noise> w głowie. Także to są zwierzaki, które chyba dzisiaj będziemy brać tutaj do nas. O, kiciuś. Fajne. Nie wiem w ogóle, on jest dorosły, a on jest seniorem, czy też jest dorosły? Też jest dorosły. Wafel się boi, słuchajcie, wszedł pod kanapę. Masakra, w ogóle nie wiedziałam, że tak mogą zwierzęta przechodzić. Jakie jaja, nie wiem, czy oni ulepszyli, odkąd ja tutaj zaczęłam, przestałam grać w Simsy, tą grę, czy co. O, jest nasz brat, jak ty się nazywałeś, brat Noel, no tak, przecież on się w święto urodził, więc co, zapytaj jak minął dzień, przywitajmy się z Noelkiem, on na czarno, tak, bo żałobą po ojcu, my też powinniśmy, a nie tak, kurde, na jasno. W ogóle, wydaje mi się, że powinniście się zapoznać, panowie, więc przyjazne... Nie powitanie, no bo jednak to jest nasz partner, ojciec naszego dziecka, też to jest nasz brat. Także warto, żebyście się tutaj zapoznali. Brandon, byśmy tutaj coś... Aha, to tak na odległość. Okej, okay, kot sobie śpi, Fajnie tutaj w tym mieszkanku. Podobało mi się w sumie tutaj grać. Z tego, co pamiętam. Widzę, że tak oni na odległość. Okej, okay, okej. Okay. Pies chce siku. Ja pierdziele dobra, wiesz co? Idź z psem na spacer. Ty w ogóle nie znasz go, to idź go za teges szmeges. Zapoznaj się z psem. OK o, on jest nienawistny do nas. To nic. Yy, opieka nad zwierzętami wyprowadź. Yy, idź krótki spacer z nim sobie. Zrób poznacie się na osobności, na spokojnie. Na pewno Cię polubi, jak wyjdziecie. Idźcie, idźcie, a my zostaniemy... O, ktoś idzie, jakiś inny pies. My zost O Boże, brat pompuje. My zostaniemy z bratem. Kto do nas dzwoni? My nie mamy czasu. Klaudia. Wiesz, jak zrobić dobre wrażenie? Tararara, świetne miejsce. Tararara, reputacja, amatorszczyzna. Mm -hmm -hmm -hmm. Artystka, ranga czwarta. Ja nie będę żadną artystką. Sorry, Klaudia. Idź gdzieś dalej szukać. Nasz brat, słuchaj. Weź, okaż wdzięczność, okażmy mu wdzięczność na przykład, że tutaj postanowił nam udostępnić chatę, żebyśmy mogli sobie poszperać, pozabierać, co nam się podoba i w ogóle. Okaż niepewność, powiedz, że ta sytuacja cię przerasta i w ogóle rozmawia o zimnej pogodzie. Myślę, że jeszcze moglibyście na przykład ożywioną rozmowę przeprowadzić. Pogadajcie. Także widzicie, ten dom jest w takim stanie, że tutaj jeszcze jest ten przedpokój, jakby niezrobiony, zrobiony. Tu jest nasz pokój, także zaraz sobie z niego pozabieramy jakieś tam rzeczy. Chociaż to jest chyba pokój za czas od naszych nastolatkowych, czy nie? czy młodszych, chyba nastolatkowych już w sumie, także zaraz zobaczymy, co możemy wziąć, na pewno weźmiemy też miśka tego i tutaj te zabawki, weźmiemy rzeczy kota, psa, miski, z zewnątrz możemy w sumie też te nasze zabawki pozabierać, nie wiem, w sumie można, zobaczymy, zobaczymy, czy gdzieś będziemy mogli je wstawić, czy nie będziemy mieć miejsca, Także oni sobie tutaj na spokojnie pogadają. Gdzie Noel poszedłeś? Boże, podlewać roślinność teraz. Okej, okay, a jak Brandon radzisz sobie z psem na spacerku? Z psem git. Spacerują sobie. Nie wiem, czy już wracają, czy nie. Ale chyba jest okej. Okay. Także ja wiecie co, nie wiedziałam za bardzo jak to zrobić, jak te rzeczy pozabierać, bo ja ich nie mam rady chyba do wyposażenia wsadzić. Więc po prostu sobie to gdzieś z boku poumieszczamy. Mam taki plan bardzo niecny. To, co zabieramy, to wypierdzielam sobie tutaj po zadumek, czyli na pewno to. Na pewno kuwetę kota w ogóle nie wiem, czy ona będzie działała, bo ona normalnie jest dużo większa, ale ja sobie ją zmniejszyłam. Bo kurde, no gdzie taka kuweta bez przesady? Także mam nadzieję, że będzie te kot do się załatwić, jak nie? To kupimy nową kuwetę. Okej, okay, weźmy jeszcze tego badyla do drapania dla kota. Miski już wzięliśmy tutaj, mu nie będziemy nic zabierać. Ten dom w ogóle chyba będzie stał i tak pusty, bo podejrzewam, że Noel wyjedzie zaraz na studia gdzieś. Weźmy sobie jeszcze na pewno to. Weźmy tego miska. Z naszego pokoju myślę, że co możemy wziąć. Kurde, no nie wiem tak naprawdę, co lampę weźmiemy. Zas zasłony możemy wziąć w sumie. Tak naprawdę ogołocimy chatę z zasłon, ale weźmiemy sobie powiesimy. Może kupimy podobne albo uszyjemy. <laughs> Może nawet ten regał byśmy wzięli. On w sumie jest spoko. Myślę, że to jest git. Opcja, tutaj w ogóle na tym regale jakieś nasze kosmetyki. To nie wiem, kosmetyki w sumie chyba nie będziemy brać, bo to jakieś takie już pewnie przeterminowane tyle lat. Książki na pewno się przydadzą, jakieś papier, to zobaczymy, poprzeglądamy, co tam ważniejsze to zostawimy, a co nie, to sobie najwyżej wytekesujemy. Tutaj jakieś tam pierdy, to ewentualnie obrazki można by wziąć, tak myślę. Dobra, nie wiem, czy lampy brać, w sumie może się przyda, zobaczymy, najwyżej ją, że tak powiem, zwrócimy. E, ten fotel też jest bardzo fajny, myślę, że możemy go wziąć, regał na książki w sumie mamy tam, ale możemy się tam tego pozbyć i sobie ten wziąć, e, mój standardowy regał. E, ten dywan też jest bardzo fajny, ja go biorę, skończyło się. Mamy też zajebisty telewizor, zobaczcie, to telewizor na bank i tę szafkę chcę wziąć. Także to, myślę, że też te biurko ogarniemy sobie tam do chaty. Zaraz przyjedzie jakiś, kurde, słuchajcie, samochód pewnie wynajęty i będą tutaj przewozić, co wy myślicie? Też możemy, myślę, wziąć sobie tą półeczkę, pyk. To będzie takie tymczasowe, z czasem sobie wiecie, jak troszeczkę kasy będziemy mieli, to albo się wyprowadzimy do innego domu. Albo jeszcze jest taka opcja, że sobie ten kontener odremontujemy ładnie. Możecie mi nawet napisać, bo jestem bardzo ciekawa waszej, jakby, Waszego zdania na ten temat. Czy powinniśmy mieszkać w tym kontenerze, czy powinniśmy się z niego wyprowadzić? Jeżeli troszeczkę kasy uda nam się zaoszczędzić. Dobra, szafa w sumie też by się nam przydała ta. To jest taka, wiecie, wyimaginowana szafa, ale szafa zawsze to coś. Dobra, obraz też zabieram, skończyło się łóżka nie będziemy brać, no bo przecież gdzie łóżko jednoosobowe tutaj dzieciak jak podrośnie, to wtedy ewentualnie te jakieś kurde torby, to w sumie można tutaj postawić, no i co i resztę zostawiamy, jeszcze ewentualnie te żaluzje sobie weźmiemy Dlaczego nie? I to tyle z naszego pokoju. Wszystko wzięliśmy, co się dało tak naprawdę. Tutaj już nie będziemy im zabierać. O, wiecie co, w sumie, nie wiadomo, czy to będzie chłopczyk, czy dziewczynka, ale jeżeli chłopczyk, to przydadzą się jakieś takie rzeczy ale nie wiemy jeszcze tego więc na razie zostawimy chyba to wszystko tutaj tak jak jest e, i co i to tyle i myślę, że będziemy zaraz spadać te rzeczy zostawimy bo już zanim dziecko podrośnie to chyba się dorobimy e, kasy trochę żeby kupić im nowe temu dziecku więc myślę, że to po prostu damy do wyposażenia rodziny nie ma wyposażenia do parcela. no to nie no to nie damy to wyposażenie rodziny, skończyło się dobra moi drodzy, także ja to zaraz pakuję do jakiegoś tira i jedziemy do naszej przyczepy ja to rozmieszczę w jakiś sposób, to co się mi tam spodoba, co nie to przyjedzie z powrotem, no i kupimy też jakąś kołyskę, oczywiście ja tutaj nie mam żadnych z modów chyba kołys, tak mi się wydaje więc będę musiała jakąś z gry wstawić, kurde niestety sobie nie przygotowałam tego, także jestem bułą życiową no way, będę musiała w jakiejś kurde dziwnej tej. Kołyscy, dziecko kłaść. No nic, coś zaraz wykombinujemy. Także widzimy się niebawem. No i jesteśmy, moi drodzy, z powrotem w domu. Już wszystko jest rozmieszczone, wszystko jest już na swoim miejscu. Także pokażę wam, jak tutaj wykombinowałam z tych rzeczy, które miałam. Jak widzicie, tutaj się dużo zmieniło. Dywan ruski zniknął, teraz mamy ten dywan. Kanapa się zamieniła z biurkiem. Tutaj wszystkie rzeczy poustawiam. Co, co ja wam mam opowiadać, jak wy wszystko widzicie, co ja tutaj zrobiłam? Śmiesznie ten telewizor wygląda, tutaj w ogóle nie pasuje, no ale dobra, trudno. Mamy tutaj kołyskę, w ogóle tu ma miska ona zawsze miała tu misko, czy ja po prostu nie widziałam tego, nie wiem. I, i, I tu są nasze zasłony, obrazek i szafa z tej strony, a tutaj kuweta. Kota. Mam nadzieję, że jest funkcjonalne. Zaraz to sprawdzimy. I na zewnątrz postawiłam ten fotel, bo on jest super, a no w środku już się nie zmieścił i drapak kota. Także tak to wygląda. Zaraz zobaczymy, czy zwierzaki w ogóle, czy wszystko jest funkcjonalne. No i czy zwierzaki mogą korzystać. Przede wszystkim kot tutaj, skorzystaj z kuwety, żeby to działało. Będzie bardzo fajnie. No co. A kurde, ja zamknęłam drzwi wszystkim. Moment. Odblokuj i teraz kot. Proszę bardzo skorzystać. Zobaczymy, czy to zadziała. Jestem mega ciepła. O super! Także możecie tą kuwetę zmniejszać. Zobaczcie. Pewnie i tak to wiecie, ale trudno. Mm, a kurde, wiecie czego ja nie wzięłam? Zabawek takich e, dla zwierzaków. Muszę chyba je kupić teraz na szybko. E, takie wiecie, na pewno o co mi chodzi. To było tam w mieszkaniu, ale jakoś zapomniałam tego spakować coś takiego. Które jest w miarę tanie. Może to. To będzie tutaj spoko na zewnątrz wyglądało, pasowało, żeby się tak w oczy nie rzucał. Może być ten git, majonez no i pokazywałam wam kołyskę, pokazywałam no nie mam żadnej z modów, trudno będzie na razie ta, na następny odcinek ewentualnie może uda mi się ogarnąć jakąś z modów tutaj żeby, tutaj żeby pasowała, no i tak no ściany i to wszystko to się z czasem pozmienia, prawda, także też nie patrzcie na to w ogóle, kurde w co ja się wpakowałam z tymi dwoma zwierzakami, pies się boi kominka, what the hell Uspokój zwierzaka kefir yy, i pogłaszcz go. On się mega boi, kominka. Nie, bój się, wszystko jest git. Zaraz zmienimy porę roku też. Brandon, i ciku zrób. Kot jeszcze w tej kuwecie? Boże, drogi. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywam. Trzeba będzie zacieśniać yy, nasze tutaj relacje ze zwierzakami. Kot poszedł obserwować. Boże, jak swojego kota. <noise> Zawsze za mną, w łazience. Także tak, yy, możesz dać duży przysmak, chociaż to kasę kosztuje... Mm, więcej przyjazne, poznaj. Jak widzicie, mamy też troszeczkę więcej pieniędzy, bo pożyczyliśmy od naszego brata, wiecie, tak na zapas, żeby mieć, żeby kupić kołyskę, żeby tutaj na przykład dokupić jeszcze jedne zasłony. No i tak to wygląda, także mamy trochę więcej kasy na, te, na ten start jakby, więc wszystko jest git. Moja droga, idź z i też myślę, że zaraz sobie pójdziesz z psem się przejść, żeby tutaj... Oh my... Żeby rozchodzić ciążę, <laughs> Chodź, napraw kibelek, chociaż się do czegoś przydasz i zaraz znajdziemy ci pracę, bo ja ciągle o tym zapominam. A kot gdzie jest? Kot jest tu i czułości nie ma. No to wyśmienicie, my będziemy cię zaraz czulić. Proszę bardzo, rozmowa. Pogadaj. Aha, i wiesz co, zgań go od razu za to. Nie wiem, czy można zganić. Pewnie nie. No to pogłaszcz i zaproponuj przyjaźń. I jeszcze, nie wiem, na przykład jakieś takie bawienie się wskaźnikiem. Dokładnie to, to on to czułość sobie podrośnie. W ogóle ciekawy jestem, o której mamy poród. Osobowość, każdy kuchni, na na, 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 kulinarną. Nie chcę kulinarną być osobą. Czemu oni nie dzwonią do niego, tylko do niej? Jak kurde, to on szuka pracy. Dobra, dzwoń na psy. Dzwoń na pracę, znaczy się. Znajdź pracę. Chyba weźmiemy tą karierę, no ciągle się zastanawiam, tą sceniczną. Nie wiem, wydaje mi się, że to z tym graniem na ulicy będzie git. Także niech będzie piesiu leży, bo rzekiem jest kochany. Dwoń, a ty się bawisz wskaźnikiem. A jak skończysz się bawić, to weź to wyrzuć i zrób siku, poza moment będzie kałuża przy tobie. Aktor, detektyw, sceniczny. Możemy iść w muzykę albo w satyryka. Pójdziemy w muzykę. Mamy sobotę, niedzielę wolną. Od 9 do 17, Boże, kto będzie się z dzieckiem? Ja pierdzielę, ale to będzie straszne. Wiecie co, ale ja będę musiała chyba i tak, i tak ukończyć tą karierę jego na maksa. Wiecie dlaczego? Bo wyzwanie opcjonalnie jest chyba ukończ... Yy, Boże, on w tym stroju. Ukończy kariery małżonków? Chyba. O Boże, pijesz z kałuży jeszcze jakichś sików. Mm, nie ma tego i nie ma też szczekania, ale już o szczekaniu nic nie mogę powiedzieć. Szkoda. O Jezus. A może najpierw go wyteges? Potem będziesz sikać, bo on zaraz zapomni, co zrobił. <ścoughs> już zapomniał. Już zapomniał. O oh Maj. No to we i skorzystaj. No, także sobie dzisiaj tak trochę pogramy. Oczywiście, jak zawsze, to będzie takie. Wiecie luźne wygłoś yy, o szczekaniu i uspokój zwierzaka będzie to takie luźne granie, bo ja czekam na rodzenie, wiecie, jestem ciekawa co się nam urodzi, mam nadzieję w sumie na dziewczynkę to wtedy byłaby to już dziedziczka następnej generacji i w ogóle nie wymyśliłam imienia, więc będziemy robić cięcia a ja będę się zastanawiać bardzo mocno i możliwe, że wrócę za kilka dni do was dopiero, <grytanie> znaczy w sensie nagrywać ten odcinek <grytanie> nie żartuję, postaram się szybko dobra mój drogi, to ty weź tego psa wyprowadź Miała iść w sumie rozchodzić ciążę nasza, kim? Ale ty pójdziesz y, zrobić sobie jogging, y, na którą masz do pracy i kiedy jutro, na dziewiątą, super, potrzebujesz ćwiczyć muzykę. Okej, okay, to to zrobisz później, bo że ty masz jeszcze ten swój strój, taki bym powiedziała, dość loski, ale trudno idzie biegać. Kot zaraz cię zamorduje, czemu ty mi drapiesz? Szybko wygłoś kazanie o skakaniu, a o drapaniu, o drapaniu, masz tutaj obok piękny, kurde, pałąk do drapania, żebyś mebli nie drapał. Proszę bardzo, nie ma, a on nie wie o co chodzi, kurde. Jeszcze wygłaszę ci o drapaniu. Nie ma drapania, skończyło się, pogłasz. Co mi syczysz? Bawmy się wskaźnikiem. On syczy. Kot nie sycz. A potem weźmiemy sobie szybko coś do jedzenia, weź resztki. Co będziesz jadła? Nie wiem, co to jest. Jakiś tost chyba z serem. E, Brandon, o Jezu, jesteś ulicą? Nie, idziesz sobie. A kto tu stoi? O, pani. Czemu ty jesteś Kinga roznegliżowana? Tu się opala chyba. Eee, nasz brat! Ryan! Zostaw wszystko! Wołaj brata. Zaproś do środka. Chodź, bracie. Nie wiem, jak daleko od domu jesteś naszego, ale my cię zapraszamy. O Boże, serio? Jezu, zanim ty to ciąży, tam doniesiesz, to ty urodzisz. I ja pierdzielę przez wszystkie mosty, do niego musisz iść? Jezu, skumalutki. I jest dopiero tu. On zaraz pójdzie. Dobra, niech czeka chłop. O, ten już wraca z psem. Dobra, doleźliśmy do naszego brata. I to jest nasz kot. A co on tu robi? Jak on się tutaj ta teleportował aż tak mocno? Obudź Sima Wafel. Wafel do domu. Dobra, walić to. Teraz wracamy. Ej, gościu, gościu, gościu! No nie wiem, rozmawiaj z nim. bo zaraz się zgubicie, szybko. Zapytaj o zawód. Popisuj się z rzekiem. Obejmij mi czule swojego braciszka i zaraz dodamy go do grupy. Działania? Dodaję do grupy. No, jesteś już nasz. Jesteś załatwiony. I teraz idziemy sobie razem wszyscy do domku usiąść i porozmawiać. Przez milion kilometrów będziecie zmierzać. Usiądź razem. <grydy> Także moi drodzy, o Amber do nas dzwoni. Boże, przecież Amber się z nami nie. Odzywa od lat, że się przyjaźnimy z Noelem. On jest naprawdę fajny, no to my wiemy, to jest nasz brat w końcu. Dobra, my idziemy do domu, moi drodzy. Pewnie spotkamy się jakoś w okolicach porodu, bo tu raczej już nic ciekawego się nie będzie działo. Oprócz tego, że Brandon śmierdzi. Brandon po prostu na odległość śmierdzi. Dlaczego ty wy tutaj stoicie? Nie możecie po prostu iść do domu? Idźcie sobie, goście. On się boi własnego cienia, on walczy z ostrym cieniem mgły chyba. Wszyscy psy naokoło, bo, że co tu się dzieje, ten na nas szczeka. Ej, a to jest nasz nowy sąsiad, ja chcę go poznać. Szybko, przyjazne powitanie. Wiecie co, my na live'ie go tworzyliśmy? On ma żonę i ma dziecko, yy, takie yy, todlersa. I uh, tylko, że trochę średnio tutaj się prezentujesz. <laughs> Nie dość, że wyglądasz jak menel, to jeszcze coś brudny i śmierdzący. No to pobrać go wspólne yeah, spędzanie four. czasu, <laughs> bo ja chciałam ich poznać bardzo mocno. O, zgodzi się, to prawdziwy przyjaciel będzie, jak nie przeszkadza nasz smród mu. Rozmawiaj o ciepłej pogodzie. Pogadajmy chwilę. Brandon osiągnął drugi poziom fizyczny, stojąc, kurde, na smycz. O Boże, oj, srałeś się, serio, chłopie. No dobra, więcej. Już miałam się z wami, widzicie, żegnać, a ja tutaj znajomości jakby, wiecie, zacieśniam. To teraz wy tutaj podejdź tutaj razem. A gdzie jest twój brat? Aha, on jest tutaj, super. No to ty, moja droga, z bratem sobie pogadasz zaraz, tylko zjedz najpierw. Dobra, moi drodzy, także ja chyba z wami się spotkam po prostu na porodzie, bo ten odcinek będzie trwał zbyt długo. Jak będziemy tutaj takie głupotki robić, także do później. No dobra, moi drodzy, mamy to. Poród się zaczął. Kimberly wstaje, bo sobie spała. Także będziemy zaraz jechać do szpitala jeszcze tylko przed porodem, byś mogła zjeść coś na szybko, bo potem będziesz mega głodna. Ty tutaj zaraz będziesz też tylko psa, kota oszczekaj, o krzycz i też sobie coś zjedz weź, roszki, bo kot po blacie chodził zjecie i ogarniacie się i pójdziecie Listen, ty weź idź mi na malinę swoją jest cały czas ten sąsiad tutaj ja trochę próbowała się z nim gadać ale on już jakby się tutaj bawił gliną i tyle miał na nosie <grystanie> ten kot czarny bił się z sąsiadem w międzyczasie w ogóle co to się dzieje, ten na misk krzyczy Drama. Zjedźcie i będziemy się zbierać do szpitala, także więcej. Tańcz do hymnu firmy. Boże, pierwsza raz to widzę. Gdzie mamy urodziecko w szpitalu? E, dołącz. Weźmiemy oczywiście ze sobą naszego partnera, Brandona. Proszę bardzo, lecimy. Dobra, jesteśmy. Jest nasza pani doktor. A to nie jest Salim Banali? Nie, to Darek. Chodź, no tutaj się zarejestruj. Zamów to nie. Zachęć do sprawdzenia. Zgłoś się, proszę bardzo. Szybko, bo teraz on będzie przez telefon 3 godziny gadał. Ojej, duch lekarza. To nie są dobre wieści. Dzień dobry, przyszliśmy urodzić dziecko. Jeszcze raz. Okej, okay, jak szybko. Nie mogę w to uwierzyć. Jezu, ja muszę zrobić zdjęcie. To są takie piękne chwile. Ja w ogóle ostatnio nie robię zdjęć zupełnie. A tu trzeba robić. Okej, okay, idziemy. A ty co robisz? A ty wiesz co, ty też byś mógł zamiast gadać z duchami, to podejść tutaj, bo za moment twoje locha będzie rodzić, wiesz, nawet tutaj możesz podejść z tego wszystkiego. My się już wwalamy do tutaj maszyny. Jest Brandon. Proszę reagować na poród. Ojej, zniknął mi przez chwilę chłop. Idzie tutaj coś kliknąć? O, już on sam wie. Dobra, zdjęcia będą robione. Dobra, pofotografowane. Coś tam, także możemy rodzić. Jest, kołyska. Mam nadzieję, że jedno dziecko. Boże, w tej przyczepie dwójka to by była tragedia, co? O matko! Postanowił wyjąć gitara z kieszeni i jej pograć biednej, ona tak cierpi. Chłopiec! Okej, okay. trudno. Niech będzie chłopiec. Nazwisko przydałoby się Brendona, tylko że ja nie pamiętam, jak on ma na nazwisko jak on, Brand Brandon, ja zaraz muszę chyba, co, w odcinku sprawdzić, jak on ma nazwisko, więc nazwiemy go nazwiskiem naszego, wiecie, a w ogóle Latisha Hale nazwisko, czemu imię? Zaraz znajdziemy nazwisko Brandona i teraz chłopca trzeba jakoś nazwać, Poskrólujmy sobie, aha, Nawaf, <laughs> może coś fajnego się znajdzie, Samuel Duncan, już wiemy, że to nie będzie nasz dziedzic, więc w sumie nie musimy się jakoś tak super nad tym imieniem rozczulać, po prostu coś, co wpadnie mi w oko. Jerry, Juliusz, kurde, Bernardo. No nie wiem, zaraz ja coś znajdę i widzimy się, jak już wymyślę, co tutaj będzie, słuchajcie, w tym okienku się znajdowało. Dobra, moi drodzy, mamy to. E, Brandon ma na nazwisko Hadley, więc wpisaliśmy Hadley, a imię to Yasin. Skąd wzięłam? Bo to był uczestnik jednej z poprzednich edycji Love Island niemieckiego i bardzo go lubiłam i mi się jakoś tak przypomniało, że on się Yasin nazywał, więc e, będzie to Yasin Hadley. Mam nadzieję, że wam się podoba. Taki trochę nasz polski Jasio. <laughs> OK, akceptujemy jedno, jedno. Uuu, Boże, to w sumie całe szczęście. Także kim wstał Dawaj, bierz Jaśka w obroty i do domu lecimy, bo trzeba odcinek kończyć. Tośka, nie wspinaj mi się. Tej... Tosia mi się wspina po nodze. Nie, 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 psiunka, nie teraz. O Boże, pierwsze zdjęcie. O matku. Że tak powiem, chyba Brando nie jest zbyt zadowolony z imienia. Może zmieniłbyś minę, bo chciałabym zrobić super zdjęcie, a nie mogę, bo kurde. Słodkie. No, nie mogę z niego nie muszę to sfotografować. Tośka! Wspina mi się teraz na krzesło. Ej, no ale zmień tą minę. No, dlaczego ty jesteś taki nieszczęśliwy? Nie mogę. Tyle zdjęć będzie. Do dupy, tak naprawdę. Okej, okay, dziecko wzięte. Ty znowuż się przebrałaś? Co ty będziesz znowu rodzić? Ten uciek, panika przyszłego rodzica. Na komputer poleciał wygooglować, jak sprzedać dziecko. Okej, okay. ty już wracasz do domu, tak czy co ty robisz? Idziesz, żeby zgłosić się w recepcji, no co ty drugi poród chcesz robić? Co chodzi? Aha, okej, okay, to było dziwne. Dobra, lecimy do domu, moi drodzy, i co? I chyba tak naprawdę będziemy już kończyć powoli ten odcinek. Tylko dzieciaka wrzucę do kołyski, nakarmimy go, pobujamy nim. No i co? I będziemy się żegnać, moi drodzy. Czy my mamy pracę? Tak, znaleźliśmy pracę Brandonem, więc w sumie całe szczęście, gdzie jest dzieciak. O Jezus Maria. W ogóle, co to jest za strój? On Zawsze tak wygląda, już dawno tutaj dzieci w tych simsach nie miałam. I jest strasznie ciemne to dziecko, jak to się stało, jak do tego doszło, nie wiem. Także połóżmy go tutaj, widocznie to jest dziecko jakiegoś hydraulika. Weź na się tutaj zajmij maluchem, przytul, nie wiem czy jakiś głodny nie jest, no to od razu tutaj go nakarm. Też się będziesz mogła przebrać zaraz żeby ten pies tam nie zablokował dojścia. Dasz radę? O, sięgła biedna, okej. Okay. To pozwól, że ja ciebie przebiorę, dreser, tak na zakończenie odcinka, żebyś jakkolwiek wyglądała. I super, fajnie, przyszedł teraz przyszły tutaj, już przyszły, no, obecny ojciec, ale poszedł spać w dupsku miało dziecko. <laughs> Okej, okay, także my go pobujemy, pobawimy się i tym oto słodkim, płaczącym dzieckiem będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wszystkie wasze sugestie możecie pisać na dole. Zostawcie łapkę w górę. Może jeszcze mnie nie subujecie jakimś cudem, no to możecie zasubować. Ja wam życzę miłego dnia, wieczoru, weekendu. W zależności od tego, kiedy mnie oglądacie, trzymajcie się ciepło i do następnego. Pa, pa!